No hej, cześć, siemanko, witam was w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Minecraft. Jesteśmy na serwerze Sześcienny Glob, z którego głównie będzie seria. No a więc zapraszam was do oglądania. Dzisiaj nie wiem co zrobimy, oprowadzę was po spawnie Ladzisław. Dobra, Ladzisław ogarnięty. Dobra, no i zaczynajmy, ktoś mi tu rzucił ciastko. Gdy wpiszecie komendę start, znajdziecie się tutaj. Macie tu wypisane jak zrobić działkę akurat. Z drugiej strony co macie? Tutaj coś o wirtualnej walucie, pytania w ogóle, sklep SMS i takie tam rzeczy. No i ogólnie tutaj macie wszystko dotyczące regulaminów, eventów, administracji w ogóle. Dobra, lecimy dalej. Po wpisaniu komendy spawn, oczywiście znajdziecie się tutaj na spawnie. I okej, co jeszcze mamy na spawnie? Tutaj jakieś drzewko. Tutaj macie skrzynię Ender Cressu. Ja wam pokażę tutaj jakie mam itemki. Trochę mam lagi, bo wrzucam filmik akurat, a więc za dobry internet nie jest. Ale tutaj macie skrzynię Ender Chestu i stąd wam nikt nic nie może zabrać. To jest akurat mój dobytek, ale nie chwalę się tym. Słuchajcie, schowam teraz do skrzyni moją zbroję i wszystko co mam cenne moim zdaniem. Dobra, to może zostać, bo mamy tego dosyć dużo. I słuchajcie, macie na gąbkach niektórych macie taki guzik. Jeżeli go naciśniecie, to proszę bardzo, zaraz mnie wyrzuci w jakieś losowe miejsce na mapie. No i jesteśmy w losowym miejscu. I tutaj już jest strefa PvP, to jest zwykły serwer survival. No i tu się już możecie bić. I dobra, co my mamy tu jeszcze więcej? Sklep SMS. Tutaj macie enchanting na 10 poziom. Nie mogę wam niestety nic pokazać, bo wszystko schowałem. Tutaj też macie parę ender chestów i słuchajcie, tutaj macie sklep SMS, tak jak na przykład macie tutaj różne NPC-ty, na przykład bankomat. I możecie tutaj sobie kupić na, nie wiem, hajs. No tutaj się kupuje hajs za donaty. Donat to jest teleport, czyli waluta, no ja rozstrzeliłem, że to jest teleport i to jest waluta, którą możecie kupić w sklepie SMS na stronie sześciennyglob.pl/shop. Tutaj macie właśnie takie różne rzeczy, jajka spawnujące, walkę, tutaj macie różne hełmy i tutaj macie książki, enchanty. To jest właśnie jukebox, z którym robicie działkę. Ma ona wymiary 51x51, wysokość 411. Nie, 401, sorry. No i tutaj macie pochowane parę skrzynek. Można je otworzyć, może ktoś coś akurat schował. Dobra, wróćmy do punktu wyjścia na spawn. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj skrzynię dla ubogich. I tutaj ludzie wrzucają różne rzeczy, na przykład, nie wiem, zaraz, o, wrzucę strzałę i zaraz pewnie zniknie. No, jak widzicie. no, trochę tutaj było śmieszku. Tutaj zapraszają nas na stronę. I okej, wyjdźmy już z tego domku. To jest na styl azjatycki robiony spawn. I tutaj pod logiem sześciennego globu macie PvP. Tepacie się na PvP komendą PvP. Albo schodzicie po prostu, tutaj są dwa wejścia na arenę. Jak widzicie. Dobra, zacznijmy od prawej strony. Co tu mamy? Mamy tu karczmę, w której jeżeli do niej wejdziemy, zostanie nam odnowione życie i głód. A więc fajne rozwiązanie, nie trzeba jeść. To znaczy, jeżeli chcecie tutaj nie wracać się co chwilę, no to możecie ten sobie zjeść. Tutaj macie parkour trudny na prawo od karczmy, na lewo od wyjścia. To jest akurat parkour trudny,
No, ja za dobry w parkurze nie jestem. Obok jest parkur łatwy, ale tam przejdziemy zaraz. No i co my tu mamy dalej? Mamy tutaj... Tutaj macie sklep za dolary pod komendą Money. Balance bodajże. O właśnie, albo klikając tutaj na tą tabliczkę macie, ile macie pieniędzy. Ktoś mi rzucił budki. A załóżmy, nie będziemy hańbić. Dzięki. Jak widzicie, mam VIP-a, ale to już inna działka. I tutaj macie sklep, klikacie na tabliczkę. Może tutaj są akurat rzeczy unikatowe za ponad cenę, możecie sprzedawać, kupować. No i tutaj macie wypisane co, gdzie jest. Niestety kobla nie można sprzedawać, ale można sprzedawać stone'a. A więc... Chwila. Nie, to było na kup. Już myślałem, że coś kupiłem. Tak, te rzeczy możecie sprzedawać. Netherlack. O, będę musiał sobie nakopać. Chociaż trochę taniej, ale nieważne. No i dobra, przejdźmy dalej. Tutaj od wyjścia wam pokażę, może. I teraz pójdziemy sobie na lewo. Tutaj też macie guzik z losowym teleportem. Pójdźmy sobie tym razem na lewo. Tutaj macie więzienie. Co wam się kłania tutaj. I ktoś chyba... Nie, myślałem, że ktoś siedzi. Na czym polega więzienie? Jeżeli będziecie rozrabiać na serwerze, to znaczy podobno, jeżeli będziecie rozrabiać, to admini mogą was tutaj przeteleportować. Tutaj macie takie ala krzesło elektryczne. Możecie się pobawić. Ale dobra, lećmy dalej. Co tu mamy? Tu mamy wymieniarkę. Chyba nie muszę tłumaczyć, na czym polega. Wchodzimy, stajemy na płytkę z obojętnie której strony. No i się wymieniacie tutaj z kimś. Jest ryzyko, że ktoś nas oszuka i wtedy administracja ani on nie ponosi za to szkód. Tutaj może... No, nieważne, sprawdzałem. Tutaj macie regulamin wymieniarki. I dobra, jeszcze parkur łatwy, parkur łatwy. Jedziemy do parkuru. Mam swoje trampole, które dostałem od kogoś tam. No i tutaj macie parkur łatwy. Jest raczej łatwiejszy o wiele. Chociaż nie lubię drabinek, to samo co Purpos. Purpos jest tu głównym adminem. No to mnie trochę rozśmiesza, bo to przypomina mi coś, ale nieważne. No i dobra, po spawnie was już prawie oprowadziłem. Została nam jedna rzecz, a więc wyjście w ogóle ze spawnu i rozpoczęcie gry na tym serwerze tak o bez... bez losowego teleportu. Tutaj wychodzicie ze spawnu, tutaj macie kolejny guzik. I jeżeli przekroczycie bodajże ta linia bezpieczności jest... bezpieczności gdzieś tu. Jeżeli przekroczycie już tą górkę, to dalej już macie PvP. I tu już mnie ktoś może zabić. Na przykład on. Ale mam, na szczęście tego nie zrobił. Pod komendą menu macie szybkie teleporty. Eventy czasami też są. No i macie tutaj szybkie teleporty. Aha, jeszcze... Nie pokazałem wam trzech rzeczy dokładnie. Nether, jak sami widzicie, pod komendą Nether portalu się nie da zrobić, bo ogień nie działa na tym serwerze. No i macie Nether. End. To znaczy w Netherze możecie niszczyć wszystko, tam nie ma blokad, ale w Endzie już niestety nie. Co ta lawa tu robi? Dobra, nieważne. No. I jeszcze jedna sprawa. Ja mam VIP-a, a więc wam to pokażę. Wpisujecie komendę VIP. LOL, spadłem na dół. I VIP jest nad spawnem. Jesteśmy tutaj nad spawnem. Tu mamy enchant na 30 poziom. Mamy ekspiarkę z zombie. Tutaj też jest ten. To nie wiem do czego, na czym to polega. Macie kowadła. Macie alchemik, publiczny jest, więc może wam ktoś coś ukraść, a więc uważajcie. I macie piece i też wam ktoś coś może ukraść. Z drugiej strony jest to samo, bo to jest wzorowane identycznie. Mięsko komuś zabiorę.
A więc dobra, wróćmy na, nie na home, na spawn. No i dobra. Mam nadzieję, że ten krótki, to krótkie oprowadzenie po serwerze wam się spodobało. Jeżeli, no, jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Niedługo pojawią się kolejne odcinki. No, a ja się z wami żegnam. Siemanko.